Jeśli pani dopcha do kuchni, to raczej tradycyjnie, czy eksperymentuje pani jednak? Różnie, ponieważ jestem emocjonalna, to wydaje mi się, że moja kuchnia też jest gdzieś tam emocjonalna. Czasami mi zależy na tym, żeby to był bardzo zwykły, prosty obiad i na przykład obsmażam, jeżeli uda mi się kupić dobrą rybę, obsmażam rybę normalnie w panierce, do tego pyszne takie świeże ziemniaczki z koperki, na przykład mizeria z jogurtem, ze śmietaną. Czasami jest to taki bardzo tradycyjny, normalny obiad, ale czasami eksperymentuję, to czasami przy pomocy książek różnych moich ukochanych autorów typu Jimmy Oliver czy Nigella. Lubię sprawdzać ich potrawy, które wiadomo, że są z innego w ogóle gruntu, z innej sfery. To są potrawy czasami trochę angielskie, czasami z całego świata, czasami azjatyckie. I takie potrawy też bardzo lubię sprawdzać. A czasami próbuję coś sama łączyć, mieszać z tego i tak jest właściwie najczęściej. Thank you.